Dzień dobry Państwu, tu jest latarnia morska i dlatego wziąłem kamerę i kręcę, bo jesteśmy tutaj, proszę Państwa, na takim osiedlu, gdzie tutaj różne sklepy mają, ale dlaczego latarnia morska? No bo się okazuje, mamy tu też i morski park handlowy, o, i latarnia morska jest, no, też widać przy tym. Tutaj ma takie, tutaj mamy różne sklepy, Obi, Carrefour, Media Expert, no pierwszy raz tutaj trafiłem. No i tu też jest Jula, no takie ładne imię Jula, a latarnia morska stoi tam, cały czas jest i tam chyba siedzi ten latarnik, nie? No nie wiem, się okaże. A idziemy dalej, no to jest, proszę Państwa, no kierunek, jak się jedzie. A tam jest jeszcze Kler, Lidl, no to pełno sklepów, to jest po prostu taki parski, morski park handlowy, więc tutaj jak chcesz coś kupić, no to sobie tu może przyjechać. A przyjechałem tutaj, bo ciągle szukam samochodu i przyjechałem i taki Max tam jakiś ten znalazłem, tutaj jest niedaleko taki też duży, używanych samochodów z kolei mają pełno, nie tylko Jula. O, latarnia też tutaj widoczna jest, widać ją. No tutaj kiedyś choinki, pamiętam, były, jak przed świętami to byłem, to tak ostatnio. No także tutaj latarnię morską można zobaczyć, czy ona działa, czy nie, to nie wiem, bo jeszcze w nocy nie byłem o takiej porze, żeby latarnia morska świeciła, bo powinna świecić wieczorem, no, ale sygnałów dźwiękowych nie wydaje, więc może to tylko taka atrakcja turystyczno-handlowa, że tak powiem. Latarnia morska. Idziemy dalej. To Jula, Jula to jest tam, proszę pana. A ten pan to zajęty. Proszę panią. Tutaj mamy automat do paczek. No paczkomat, dobra rzecz. Ostatnio odebrałem taką paczkę. Na telefon przychodzi. To się, proszę państwa, nowoczesna technologia. Tu się wprowadza tamte jakiś kod z telefonu. No i się jak nagle otwiera jakaś, któraś skrytka, nawet nie wiesz, która ci się otworzy, nie? Nawet nie są ponumerowane, ale to działa po prostu, działa. Ktoś ci wysyła przesyłkę i tu odbierasz się sam. Nie czekasz na listonosza, nie? I to w takich właśnie sklepach handlowych właśnie mają takie paczkomaty też. Miejsca na pewno sprawnych są wyzielone. O, praca. Praca jest w Carrefourze. No, szukałem pracowników, bo niestety, no teraz jest... Ja też dzisiaj szukałem pracy i byłem w Mercedesie. Chciałem powiedzieć przykre doświadczenie, bo chciałem, żeby odbyć jazdę próbną kolejną. Pół godziny mnie tam spisywali, robili cuda niewidy i się okazało, że nie pojechałem, bo najpierw się szef zgodził, kierownik tam, ten cały właściciel, że mogę nagrywać, a potem ten pracownik powiedział, że mogę nagrywać, ale bez dźwięku. A bez dźwięku to niech oni, dla głuchoniemych nie będę nagrywał. Przecież pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, wchodzimy do Juli. Chyba jest Jula, tak. Cezamia, otwórz się, o, morski park, witamy. Pisze Jula. Tutaj mamy oranża, też mamy oranże, a zaraz też te oranże dowiem. No tutaj ładnie jest, no duże sklepy. Także idę na zakupy, zobaczę, może sobie kupię u Julki. Dziękuję bardzo, Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa z Morskiego Parku Handlowego. Dziękuję bardzo.